30. urodziny Radia Kolor. Dzień dobry. Obiecałem sobie, powiedziałem to panu Grzegorzowi, że tak muszę zacząć tę rozmowę. Chciałem powiedzieć, serdecznie witam pana Wacława. To jest moja ukochana postać, którą pan stworzył z szeregu różnych. Pamięta pan jeszcze pana Wacława? No, dosyć słabo, no tak? Ale na tyle pamiętam, żeby jednak uzupełnić tę informację, że do spółki ze Sławkiem Szczęśniakiem tak, stworzyliśmy, tak. Ponieważ on był mocny w gotowaniu i wymyślaniu różnych potraw. Serio? On gotował? On wymyślał te różne takie, to. A ja znowuż takie te dialogi nonsensowne podrzucałem, często improwizowane. Proszę Państwa, Grzegorz Wasowski oczywiście jest naszym gościem. Okazją do spotkania są 30. urodziny Radia Kolor. Ale a mówi do Państwa oczywiście... Bartek Wejman, to ja. Dziękuję. Bo ja chciałem powiedzieć, Jezu, przepraszam. Zabrał kwestię. Wycinamy, proszę bardzo. A mówi do Państwa oczywiście pan Bartek Wejman. To ja. Dziękuję bardzo. Ojej, o! No to właściwie ja już mogę skończyć rozmowę, bo mój plan został zrealizowany, zapowiedział mnie Grzegorz Wasowski. Panie Grzegorzu, muszę to powiedzieć też Państwu, ale chcę się podzielić z Panem moją radością wynikającą ze spotkania, dlatego że to Pan był jedną z głównych inspiracji. Pana działalność w radiu w Trójce spowodowała to, że ja w ogóle zainteresowałem się radiem i od 30 lat w tym radiu jestem. Troszkę mnie Pan zadziwia, bo ja taką miałem działalność mało widoczną, to znaczy jeśli chodzi o audycje kabaretowe, to tak, ale te muzyczne to starałem się w cieniu chować starannie. Pana głos był fascynujący. Ja go zawsze wynajdywałem na antenie, podobnie jak później Artura Andrusa. To są charakterystyczne rzeczy, ale to, co dotarło do mnie... A ja się nim tak martwiłem całe życie. Mój tata miał piękny głos, mama piękna, a ja taki jakby mi ktoś na krtani. Ale wszyscy mnie pocieszali, że charakterystycznie. Tak, to po pierwsze. A po drugie, to, co uświadomiłem sobie później, to ujął mnie pana szacunek do słowa. Ja mam wrażenie, że w pana działalności zawodowej, artystycznej i podejrzewam, że też w życiu prywatnym ten szacunek do słowa jest istotny. Ta być może podziw dla słowa, bo tym przeczytałem książkę i tłumaczenie pana Alicji w Krainie Czarów i zrozumiałem dokładnie o co chodzi. Jak to jest z tym słowem u pana? On jest ważny? No, bardzo ważny, tak. Dużą wagę przywiązuję do słowa. Jestem często męczący w towarzystwie, bo poprawiam. Ciężko mi się pogodzić z tym, co słyszę z telewizora czy z radia. Język polski jest... masakrowany. Na wymarciu, bym powiedział. Ludzie przestali szanować całe zdania, a to dopiero pojedyncze słowa. No tak, ale to też wynika z tego może, że kiedyś była jednak selekcja ludzi, jeśli chodzi o dopuszczanie do mikrofonu. Trzeba było mieć karty mikrofonowe, trzeba było przed jakimiś znającymi się ludźmi zdać egzaminy. To nie tak, że się wchodzi z ulicy już do mikrofonu, a poza tym istniała taka bardzo pożyteczna komórka pod tytułem... Może nie komórka, instytucja pod tytułem komórka językowa. Okay. I co miesiąc był sporządzany biuletyn z błędami, które zostały poprawione. Kapowniczek taki. Tak. Ja bardzo często to czytałem, zawsze to czytałem. I nawet się niekiedy czegoś nowego dowiadywałem i bardzo to było pożyteczne. Ale teraz kto ma poprawiać? Nawet jak słyszę błędy w reklamach, to się zdumiewam, że nie ma kogoś takiego, kto czuwa nad tekstem reklam i w razie czego... Ale nie chwyta pan za telefon, nie dzwoni i mówi, że słuchajcie, zmieńcie to, bo co to już kogo obchodzi? Ich problem. Pamięta pan swój pierwszy raz w radiu? Przed mikrofonem. Pierwszy raz przed mikrofonem. Nie pamiętam, ale wiem, że to tak było. To był 56 rok. Tata zabrał mnie do radia. Miałem wtedy 7 lat. I jakąś tam audycję prowadził. Potem się dowiedziałem, że to książeczki z mojej półeczki. I opowiadał o jakiejś tam książce. A ja brałem żywy udział, nie mając świadomości, że jestem na antenie. To było jego takie opowiadanko, bardzo fajne dla dzieci, które zamierzamy teraz wydać w związku ze 110. rocznicą jego urodzin. No i potem nawet miałem szansę mieć taśmę na własność, bo jak wszedłem do radia w 71, koleżanki z działu dziecięcego powiedziały, że taśma idzie do kasacji. Jak to? Jak to w radiu, no bo po co tam trzymać takie rzeczy. To ja powiedziałem, to ja chętnie to przejmę.
Ale ponieważ byłem redaktorem początkującym, nie dysponowałem szafą i trzymałem tę taśmę pod biurkiem, zamiast ją wynieść do domu. No i któryś z kolegów widocznie cierpiał na brak taśmy, wziął i coś tam na tym nagrał. Gdybym znał tego kolegę, to myślę, że od... Przestałbym być kolegą. Myślę, że od wielu lat mógłby już nie żyć, bo ja jestem takim ekstremista. Mściwy. Nawet nie, ale lubię wymierzać sprawiedliwość. Dlatego ciężko mi się mecze ogląda i cieszę się, że jednak nie zostałem piłkarzem, chociaż planowałem i... Bo ja jak widzę działalność sędziów, to myślę, że długo na boisku bym nie pograł, bo od razu bym wymierzał, skoro jasne, od razu. Sędziowie tak. się nie kwapią. 30. urodziny Radia Kolor to z jednej strony taki pretekst dla nas, żeby mówić naszym słuchaczom, że istniejemy od 30 lat, czy ta marka istnieje od 30 lat, dzięki między innymi panu i do tego zaraz przejdziemy. Z drugiej, to jest też sygnał dla naszych reklamodawców. Słuchajcie, jesteśmy silną marką. Aha. Kupuj się u nas czas reklamowy. Nie wszystko jest na sprzedaż, ale to, co jest, to bardzo chętnie wam sprzedamy. A dla nas, radiowców, to jest radość ze spotkań. Mam dla pana niespodziankę. Miło? Kilka miłych. Aha. No dobra. To jest najpierw pierwsza. Zrobiliśmy remanent, wie pan, u nas w dokumentach. Pokażę to do kamery. Jest kwestionariusz osobowy pana redaktora Grzegorza Wasowskiego. Jest wszystko napisane. Ja nie będę zdradzał oczywiście wszystkiego. To jest napisane, że znajomość języków obcych, angielski słaba. Pan kłamał wtedy, czy wtedy było słabo? Nie, do dzisiaj mi tak zostało, bo ja, jeśli chodzi o czytanie, to jako tako, ale mówienie to nigdy w życiu, ponieważ... Zawsze istnieje u mnie obawa, że wyjdę na kretyna. Ja musiałbym się z taką samą biegłością wypowiadać po angielsku, jak po polsku, a nie byłbym w stanie. Przetłumaczył pan Alicję w Krainie Czarów. No, to miałem więcej czasu. Mogłem usiąść, zastanowić się, a tak jak trzeba błyskawicznie reagować, to nie za bardzo. Dobrze, stosunek do powszechnego obowiązku obrony uregulowany. Niechętny. Wszystko aha, uregulowany. Jest, znaczy, można regulować niechętnie. Można regulować pasywnie również. Niektórzy na przykład tu obecni, cicho, cicho, bo się wyda. NSZZ Solidarność, rok 80. Jedyna, nie, do dwóch organizacji w życiu odważnie. Należałem. 80. NSZZ Solidarność, a wcześniej SKO, Szkolna Kasa Oszczędności. Ja też, do tej drugiej nie, ale do pierwszej owszem. Byłem, nawet miałem osiągnięcia solidarnościowe i duże wpadki, bo osiągnięcie takie, że byłem przewodniczącym Koła Myśliwiecka Solidarności, wybrane przez pracowników, a straszny obciak dla mnie, do dzisiaj nie mogę przeboleć, nie zostałem internowany. Nie wiem dlaczego. Znam takich, co nie zostali i też żałują. Niestety nadal uprawiają czynną politykę. Natomiast to był 80. rok, Polskie Radio, to wtedy nie przeszkadzało? Można było pracować w polskim radiu reżimowym i jednocześnie działać w Solidarności? Nie, nie przypominam sobie, żeby jakieś były kłopoty. Dzisiejsi słuchacze młodzi mogą tego nie rozumieć, ale to jest jednak mimo wszystko niesamowite. No dobrze, to było Polskie Radio i Trójka, to był kwestionariusz osobowy już do Radia Kolor. Ciekawe, co pan jeszcze zdobył. Proszę pana, świadectwo pracy. To jest kwota i napisali, że zarabiał pan 6 milionów. O, ale w kolorze? No. No i innych nie mam. Tego sobie nie przypominam. 6 milionów złotych. To jest. Była... Co ja zrobiłem z tym Nie pieniędzy. Mam pojęcia właśnie, ale to pana żona słucha pewnie, także proszę sprawdzić. I teraz... Zastroniłem. To, co istotne, tutaj jeszcze mam dla pana umowę o pracę, to chociaż później panu pokażę. Mnie nęcono, żebym przyszedł kolejnie. Ale kto pana nęcił, Man czy Materna? Konkretnie przyjaciel Man. Dlaczego Radio Kolor? Co spowodowało to, że poszedł pan za tym marzeniem Wojciecha Mana, Krzysztofa Materny, bardziej Wojciecha Mana chyba? No Wojciech Man, bo ja specjalnie się nie kwapiłem, bo ja nie lubię się przemieszczać. Nie lubię podróżować, nie lubię za często z domu wychodzić. No ale on powiedział, no jak to? Dobrze mi się wiodło w Trójce. Jak to na nie? Pójdzie pan za mną? A byliście na pan wtedy? Do końca. Do Serio? Dzisiaj jesteśmy. Tak. Coś podobnego. No i uznałem, no, że rzeczywiście no, nie mogę mu czegoś takiego zrobić. No i poszedłem. Zresztą myślę, to był taki atut koloru. Ci rutyniarze, tacy jak Wojciech Mann, jak Piotr Radziszewski, kapitalny facet i jeszcze paru innych.
może ja nawet i ci młodzi tacy zdolni, zapaleni. Jeszcze nie opierzeni, ale już zapowiadający się dobrze. Ale naprawdę świetnie i potem zresztą porobili karierę na mnóstwo, że wspomnę niestety już nieobecnego na tym padole Marcina Pawłowskiego. Tak. Czy taka była kapitalna dwójka, oni chyba w reklamie teraz działają, Hubert Stadnicki, Filip Jasieński. No naprawdę mnóstwo osób. Kapitalna w serwisach, Beata Jankowska. Wojciech Cejrowski chyba jeszcze był za pana czasów. Była Beata Pawlikowska. Kogo ja tam sobie jeszcze przypomniałem. Tatiana Mintewicz, ona działa w TVN-ie. Magda Gacyk. Gacyk. A czym się pan zajmował w kolorze? Ten, który wystartował 30 lat temu jako zupełnie nowa stacja, nowa jakość w polskim eterze. Robiłem jakieś audycje. Na pewno robiłem audycję dla dzieci Dropsy. Na pewno wymyśliłem tytuł Sprawy Warszawy do serwisów. Na pewno też takie dżingle robiłem, ale nie muzyczne, chociaż to zwykle robiłem w trójce, ale tekstowe, na przykład takie, że taki brzdęk z archiwum polskiego, plusk z archiwum Polskiego Radia odtworzyliśmy właśnie moment wskoczenia księcia Józefa Poniatowskiego do Elstery. Tego typu takie żarciki, czy też takie rozdarcie. Nieco abstrakcyjnym stylem. Tak, i odtworzyliśmy moment rozdarcia koszuli Rejtana. Tak. Udało się wreszcie pokazać ten dźwięk. Tak. Wymyśliłem chyba nazwy metale kolorowe dla takiego ciężkiego rockowego, ciężkiej rockowej audycji. No i tak niewiele pamiętam. Pamiętam taki maraton śmieszny dosyć. Już nie wiem, skąd on wynikł. Aha, listę przebojów dla oldboyów też. Tak, to nawet ja pamiętam. Chociaż wpuściła mnie w to Beata Pawlikowska, bo ja jej powiedziałem, że mam taki pomysł i... No i tyle. A potem ona mówi nagle po paru dniach, robimy audycję. Ja mówię, jaką? Ja zgłosiłem tę listę jako pomysł i ten pomysł wygrał i będziemy robić taki maraton, bo przerwałem myśl. W ogóle niewiele myśli zbieram. Ja siedziałem przed mikrofonem i zmieniali się tylko partnerzy i wytrwałem tak dobę na pewno, a może i więcej. Coś podobnego. Przez całą noc i od chyba południa do następnego południa i tak. Ale jestem dosyć wytrzymały. To taka zabawa była. Moje najdłuższe dyżury w radiu, które pamiętam, trwały 8 godzin. Ja byłem wykończony po 8 godzinach, tak. A pan przetrwał? No ja jestem zawzięty. Może ze sportu to wyniosłem. Zawodowiec, jakby nie patrzeć. Dlaczego inaczej, pan jest największym specjalistą od słowa, z którym miałem okazję rozmawiać przy okazji 30 urodzin Radia Kolor. Może pan mi odpowie, dlaczego Radio Kolor? Pan wie to, czy też to jest tajemnica? No wiem, Ewa, żona Wojciecha Mana. Tak, ale ja wiem, kto wymyślił, tak, tylko dlaczego kolor? Nie wiem, no bo kolor to pasuje tak... do radia, takie słowo? Ale to taka abstrakcja, którą chyba wszyscy lubimy. Że takie barwne. Kolorowe dźwięki, taka synestezja. No. O. No dobrze, to też się nie dowiemy. W takim razie, co zdecydowało o tym, że jednak z Radiem Kolor przygoda musiała być zakończona? Mówiliśmy tutaj o tym, też mamy sporo wspomnień i Wojciecha Mana, Krzysztofa Materny, którzy mówili, że przeszacowali troszkę z pieniędzmi. Nie wiem, przestało już być tak, jak było na początku. Być może właśnie to wynikało z kwestii finansowych, ponieważ właściciel radia nie był duszą artystyczną i nie planował radia artystycznego, tylko po prostu było to dla niego narzędzie do reklamowania produktów, które wytwarzał. Dziś te czasy powoli się zmieniają. Mam wrażenie, że zatoczyliśmy trochę koło, też to czujemy i w kolorze, ale też widać to w przestrzeni medialnej, że ludzie coraz bardziej potrzebują jednak czegoś, co ma większy sens niż zapowiadanie kolejnych piosenek albo reklamowanie proszków. No tak, no ale wątpię, żeby tego typu radio mogło powstać. No, mamy troszkę inne czasy, innego odbiorcę. To na koniec jeszcze... W ogóle już nie mamy odbiorcy, nikt nie słucha radia. Mamy badania, które pokazują, że słucha nas coraz więcej ludzi. Naprawdę? Tak.
W już Warszawie. Nie 15 osób, tylko 40? No, jeżeli moja żona akurat, to wtedy słupek się podnosi faktycznie. Aha. Mojego programu, ale poza tym mamy kilkadziesiąt tysięcy. Naprawdę? No, pogratulować. W każdej godzinie. Jakie plany obecnie pana artystyczne i zawodowe? Muszę o to spytać, bo zajrzałem na stronę fundacji, którą prowadzi pan razem z żoną i ja widzę, że tam w aktualności... Nie, to ona prowadzi. Ona prowadzi? Ja się dopisuję. Tak. Ale to pana nazwisko, no w sumie jej też tak naprawdę, no więc to wszystko pasuje. I tam w tych aktualnościach jest bardzo dużo wydarzeń. To się ciągle coś dzieje. Za chwilę po tej rozmowie też pan biegnie gdzieś. Tak, no ciągle się dzieje. Jakie plany? Planów o książce to może być sporo. Takie najważniejsze plany to wydobyć wszystkie nagrania taty z radia i z telewizji. To jest permanentna walka, żeby to móc wydać. A te nagrania do nas nie należą. No, gdybym dysponował funduszami, to po prostu bym to wykupił. Żona też się sprzeciwia wydawaniu płyt, DVD, bo mówi, że to już są nośniki nonsensowne. Z drugiej strony ja lubię mieć coś w ręku. Prawda? Tak jak dokładnie. Nie lubię książki czytać z tabletu. Tak. Ja też wolę papier. To trzymam kciuki, a Polskie Radio nie chce wydać tych materiałów? Oni robią jakieś kłopoty? Że... Nigdy nie chce, nie interesuje się. A poza tym doszedł jeszcze problem nieuregulowania spraw dotyczących właściciela nagrań. Kiedyś był radiokomitet. Wspólna instytucja, radio i telewizja. Wiadomo było, że w radiu wszystko się nagrywa, w telewizji się pokazuje. Tak, no i sensowny podział był taki, że wizja należy do telewizji, a dźwięk do radia. Potem nastąpił podział do tego stopnia durny, że nawet taśmotekę przepołowiono i z jednego programu część nagrań może być tu, a część gdzie indziej. No i nagle się okazało, że telewizja rości sobie pretensje do bycia posiadaczem wszystkiego audio, co wyemitowali z obrazem łącznie. No a radio już nie chciało się kłócić i no i teraz się... Proszę Państwa, mówimy o tym nie bez powodu. Zajrzyjcie na stronę fundacjawasowscy.com, tak? Dobrze mówię? Tak, to dobrze. Dobry adres. I tam znajdziecie i aktualności dotyczące i pana Grzegorza, ale też wszystkich aktywności związanych z rodziną Wasowskich. A ponieważ to fundacja, to może można pomóc, żeby te materiały Polskiemu Radiu nie zabrać, tylko teraz może nam się udało wydać płytę potrójną. Tak. To było 5 lat walki. I jeszcze nas wsparł taki kolega, nie wiem, czy to będzie reklamą, czy nie. Nie, nie bardzo wiem, proszę, to jest wolne radio. Posiada wspaniałe wydawnictwo Chameleon Records, trudniące się wydawaniem dawnych polskich nagrań rockowych. No i on się przyłączył i jakoś udało nam się do spółki. Co jeszcze? No, piszę książki, ciągle leży taka, którą uważam za najlepszą, ale żona jakoś nie kwapi się, żeby ją wydać. To może ja porozmawiam. Bardzo, udało mi bardzo się zaprosić pana jest. Tutaj. Płytę wydałem, nie wiem, czy pan wie. Tak? Nie, to tego nie wiem akurat. Marmolada na Księżycu? To muszę kupić i zaprezentować. Nie kupi pan nigdzie. No to jak pan wydał płytę, której ja nie kupię? To po co? No, to z orkiestrą. A MP3-ki na przykład? Streamy? A, no Spotify'e? To tak, to możemy panu przesłać ewentualnie. Tak, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był dostęp szerszy też dla ludzi, którzy chcą tego posłuchać. Może ją wznowimy. Może zapłacić. Bo my w małych nakładach wydajemy. Mam dla pana taką niespodziankę. Niesamowite. Mężczyzna roku. Dziękujemy. Pokażemy do kamery. To tak wygląda. I wręczam panu uroczyście. Dziękuję. Od nas wszystkich z Radia Kolor. Można rozwiązać tylko kartkę. Ja nie mogłem, bo mi nie wypadało, bo to dla pana prezent. Ale dali z kokardką. Ale kto to jest? Jest dwóch. To jest Piotrek Adziszewski? No właśnie się nie mogę. To było dawno. To nic się być, pan nie zmienił. Może troszkę. Ale na korzyść? Na korzyść. Na korzyść. Tak, to jest właśnie wspaniałe, że żona mówi, że jeśli chodzi o zewnętrzność, to bardziej ją teraz interesuje niż dawniej. To bardzo dobrze. Że kiedyś to by chyba nie zareagowała na mnie. Chociaż znamy się od lat. Ja tak słyszałem. Piszą o tym różne tam takie piszą? Takie pudelki. A, no.
Ja szukałem sobie różnych informacji, które myślałem, że mi się przydadzą w rozmowie z panem dzisiaj. Nie znalazłem niczego interesującego w internetach, czego bym nie wiedział wcześniej. No właśnie. I stwierdziłem, że jednak odwołam się do własnych emocji i doznań związanych z panem. Proszę państwa, drodzy słuchacze, bo tu się mówi na ty teraz w radiu. Tak? Chociaż ja czasami mówię pan, pani, bo nigdy nie wiem, kto do mnie napisze. Jestem też staromodny. Kochani, Grzegorz Wasowski był z nami. Jedna z osób, które dzięki którym Radio Kolor zaistniało w 93 roku, 30 lat temu. I my cały czas bardzo ciepło myślimy o tym, co działo się wtedy w radiu i próbujemy kontynuować tradycję. Słucha pan czasem Radia Kolor? Ja w ogóle nie słucham radia. Tak myślałem. Ale właśnie. Nigdy nie słuchałem, nawet jak pracowałem w Trójce. Znaczy słuchałem, nie, koryguję. Słuchałem, zanim się dostałem do radia. Mam to samo, ale nagrywałem, proszę nikomu nie mówić. A potem to już to nie może, było dla mnie atrakcja. Może w 30 urodziny włączy pan na chwilkę i posłucha, jakie mamy fajne Postaram radio. Postaram się. Dziękuję panu bardzo, bardzo za przyjście do nas. Wszystkiego najlepszego z okazji naszych 30 urodzin. Dla państwa przede wszystkim. Grzegorz Wasowski. Dziękuję bardzo. 30 urodziny Radia Kolor.